Nazywa korowaj najprawdopodobniej nazwa pochodzi od krowy, ale nie tej krowy, która chodzi sobie po łące, tylko po prostu krowa w znaczeniu słowiańskim oznaczało coś, co jest ciężkie. W związku z tym, że korowa jako ciasto waży około 3 kg, jest dość ciężkim ciastem, dlatego też nazywa się korowa. W związku z tym określenie czegoś ciężkiego w tym słowiańskim znaczeniu była to krowa. Szanowni Państwo, Mielnicki Korowaj, jeszcze nie weselny, ale korowaj został wpisany na listę produktów tradycyjnych województwa podlaskiego dokładnie 27 listopada 2019 roku. Spotykam Pana jedzącego coś wspaniałego. Smakuje? Tak, dopiero pierwszy skonsumowałem, w związku z tym trudno mi się odnieść do pozostałych, ale tak, pierwszy już wysoko poprzeczkę zawiesił, dokładnie. Obserwuję przede wszystkim wygląd, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, bo jeszcze o smaku to trudno mi powiedzieć. I przede wszystkim precyzję wykonania tych dodatkowych elementów, które świadczą o urodzie całego korowaja. No to zdradźmy właśnie, gdzie jesteśmy i w czym uczestniczymy. Jesteśmy na 15. Festiwalu Korowaja Mielnickiego w Mielniku, który jest organizowany od 2006 roku. 12 korowaj, to rekord. Dokładnie. Może nie rekord, ale na pewno więcej niż było w zeszłym roku. Tak jest. Jest to dużo, dużo więcej. W związku z tym mamy ból głowy o to, żeby wybrać trzy najpiękniejsze i najsmaczniejsze, ale mam nadzieję, że tak liczna komisja sprosta zadaniu. Czym jest korowaj dla gminy Mielnik, dla tego obszaru, tego terenu? Jest przede wszystkim produktem wpisanym na listę produktu lokalnego w województwie podlaskim. Stało się to w 2019 roku w listopadzie. Bardzo jesteśmy dumni z tego powodu, w związku z tym, że właśnie to określa sytuację, w której korowa jest tylko i wyłącznie naszym korowajem mielnickim, jeśli chodzi o województwo podlaskie i tylko my możemy ten korowaj wypiekać i sama nazwa Mielnicki Korowaj jest zarezerwowana tylko dla nas. No, ale uczestnikami są przecież z kilku województw. Dokładnie tak, dlatego też korowaj to nie jest tylko i wyłącznie ciasto drożdżowe przypisane do regionu Mielnika, Podlasia. Również mamy do czynienia z korowajami, które były wypiekane
w województwie lubelskim, w mazowieckim. Także tradycja wypieku korowaja nie pochodzi stricte akurat z tego regionu, z ziemi mielnickiej, ale mamy do czynienia z tradycją, która sięga czasów jeszcze przedchrześcijańskich generalnie, bo sama tradycja korowaja weselnego jest z historii znana tradycja jako tradycja prawosławna, w związku z tym nie zawęża tylko i wyłącznie istnienia korowaja do tych terenów ziemi mielnickiej. Czy Polska, konsumenci, Polacy, miłośnicy lokalności, produktów regionalnych upominają się o korowaje? Czy te korowaje stają się sławne również w Polsce? Trudno mi określić, jeśli chodzi o sytuację ogólnopolską, ale w regionie na pewno jesteśmy gminą wyróżniającą się, ponieważ korowaje stają się elementem ostatnimi czasy naprawdę ciast, które występują właśnie na weselach. Są zamawiane na weselach i bardzo często też już w takich może bardziej miejscowościach stricte przygranicznych tutaj dochodzi nawet do sytuacji przed weselem, która mówi o tym, że przedstawia się cały rytuał korowaja weselnego. Bardzo krótko, ale w związku z tym, że korowaj nazywa się korowajem weselnym, możemy spotkać tego typu tradycje. Dziękuję, nie przeszkadzam. Dziękuję bardzo. Odczytam list od pani Ludwiny Starskiej. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy ziemi mielnickiej, przyjaciele serdeczni. Z całego serca dziękujemy za zaproszenie na jubileuszowy 15. Festiwal Korowaja Mielnickiego 2023. Przykro nam, że z powodów rodzinnych w tym roku nie możemy uczestniczyć w tej pięknej tradycji kultywowania starych obrzędów. W ten dzień świąteczny jesteśmy z Wami myślami ciepłymi i serdecznymi. Za młodu nie doceniamy tego, gdzie się urodziliśmy i co jest nam dane. Człowiek musi nabrać dystansu, by pewne rzeczy dojrzeć i pokochać. Dopiero po czasie dociera do niego, co go budowało, co wpłynęło na to, kim jest i jaki jest. A co nas budowało? To, jak ludzie dbali o porządek, o swój kawałek ziemi, jak pomagali sobie nawzajem, znali się i utrzymywali relacje. Lecz życie to nie tylko znój, to także święto. Zwyczaje, obrzędowość, kulinaria to część kultury, duchowego i materialnego dorobku małej ojczyzny, naszego unikalnego dziedzictwa. To właśnie małe ojczyzny uczą żyć w ojczyźnie wielkiej, a wreszcie i w świecie. Kto nie chroni i nie rozwija tego, co małe, lecz bliskie, nie jest zdolny do wielkich uczuć w stosunku do tego, co największe w życiu i na świecie, do ojczyzny. A ojczyzna to trzy wielkie rzeczy wspólne. Mowa, pamięć i obyczaje. Chrońmy pamięć, celebrując zwyczaje, które są częścią naszej kultury. Bądźmy wytrwali w sztafecie pamięci, która jest obowiązkiem wobec przodków i powinnością wobec potomków. Do rychłego spotkania w przyszłym roku Ludmiła i Jan Starscy. Członkiem komisji. Czy to jest wyzwanie? Oczywiście. Od kilku lat jestem członkinią komisji. No i te smaki już poznałam dokładnie, zwłaszcza, że pamiętam je z dzieciństwa. Mam dokumentację w postaci zdjęć, które pochodzą z okresu międzywojennego, gdzie moja rodzina 8 maja brała udział na święto Jerzego Korowaj. Był takim obowiązkowym wypiekiem, z którym się szło na łąkę w żyto i tam się spożywało.
Jak powinien wyglądać taki właśnie wzorowy, wzorcowy korowaj? Z czego się składa? Można by opisać? W ogóle jest typ ciasta. Tak, więc to jest typ ciasta drożdżowego. Drożdżowe. No, to jest ciasto obowiązkowo drożdżowe, wykwintne. Ja uważam, że to jest wykwintne drożdżowe ciasto, bo zawiera i masełko, i jajeczka w sporej ilości, to wszystko. No i oprócz tego musi być pięknie przystrojone. A przystrojone jest, i tak było zawsze, wróbeleczkami, jakimiś następnie warkoczykami. To pamiętam z dzieciństwa. Obowiązkowo były ptaszki i warkoczyki. Teraz doszły jeszcze inne w postaci elementy, w postaci jakichś tam łabędzi czy coś w tym stylu. Ja tego z dzieciństwa nie pamiętam, tak po prostu aż tak ozdobne one nie były. No ale to jest typowo ciasto według mnie weselne, prawda? Tak, a to jest korowaj weselny. Właśnie widzę papugi. Tak. To papugi? Ja nie wiem, ja raczej bym to określiła jako łabędzie. No tak, niezwykle zakochane w sobie. Co jeszcze musi być z takim elementem? Widzę, że jest dużo naturalności. To też jest taki element właśnie korowaja? Owszem, to jest wiosna, bo korowaj jest ściśle związany z wiosną. Jako, że tak jak powtarzam panu, był związany ze świętem Jerzego, który jest w maju. Oczywiście w religii prawosławnej. Biorę to pod uwagę. Więc ozdabiano jakimś barwinkiem, prawda? Barwinek, zielona roślinka. No po to, żeby nadać tej świeżości dla takiego ciasta. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Panią pamiętam i kojarzę, pani na każdym chyba festiwalu korowaja miejskiego jest obecna. Tak, od pierwszego. Tak. No właśnie, no to w takim razie cofnijmy się w czasie, ale również w takiej retrospekcji. Czy zauważa pani pewną zmianę formy, pewną zmianę może przepisów, pewną zmianę wystroju korowaja? Jak to wyglądało, jak to wygląda obecnie? No muszę powiedzieć, że w tym roku jest bardzo obficie prezentowane są korowaje. Dlatego, że ostatnio bywało bardzo marnie, jakieś 4-5 korowaj maksimum było. No w tej chwili trudny jest wybór, bo są wszystkie bardzo piękne, muszę powiedzieć. No teraz jeszcze smak będzie decydował. No właśnie, jak by mogła pani opisać ten smak? Co to za smak? Smak. Jeżeli jest ciasto dosyć ciężkie takie, i muszę powiedzieć, nieprzesłodzone, bo raczej korowaj nie był taki przesłodzony. To był raczej ciasto takie bardziej... naturalne, bez dodatku specjalnej ilości cukru. Tak, oczywiście. No teraz jest już dozwolone, prawda, stosowanie skórki pomarańczowej, prawda, i tych... Makalie jakieś? Tak. Natomiast kiedyś tego nie stosowano w ogóle, tak. No cóż, w takim razie dobrej, udanej pracy w komisji. No, jest tak duży wybór, że trudno jest właśnie tutaj określić. Dziękuję. No, dziewczata, gdy ten korowajka trzecia, można byłoby z coś zaspiwaty. A może paty razem z wami. Co z tym korowają zrobicie? Ja ludzie ją daty czy do komory schowaty? Do komory schowaty! Zjeźdźki! Na wesile zimo, jak przekutę mało daje, siódki korowają nośki laty. Sieją kraczko czerwonej gorze, garzą zlechaja, ja się krokenę polarze, garzą zlechaja. Thank you.